Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą o sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, pisując tam: Otulina o sztuce. thank you Zgodnie z obietnicą w lutym rozpoczynam cykl opowieści o obrazach Jana, tudzież Johannesa Vermeera van Delft. Zgodnie z tym, że 10 lutego otwiera się olbrzymia wystawa retrospektywna tego artysty w Rijksmuseum w Amsterdamie. Zaczynam od dzieła, które może nie jest najbardziej znanym, bo nie jest to ani dziewczyna z perłą, ani widok Delftu ale dzieło, które jest najbliższe mnie samej oraz paradoksalnie nam jako Polakom. I mam tutaj na myśli obraz dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie, znajdujący się w galerii Starych Mistrzów w Dreźnie. Dzieło powstało zapewne około 1657-1659 roku, czyli dosyć wcześnie w karierze Vermeera. Przypominam, że artysta urodził się w 1632 roku. Jego dzieła są z rzadka datowane, natomiast tutaj na tym obrazie zachował się fragment sygnatury, czyli podpisu artysty i możemy go znaleźć na ścianie, w, tak, poniżej, po prawej stronie. To jest fragment podpisu J. Mer. Dla mnie osobiście to dzieło jest niezwykle ciekawe z trzech powodów. Po pierwsze, jest piękną, nostalgiczną kompozycją, która stawia nas wobec bardzo intymnej sceny, w której młoda dziewczyna czyta list, pomagając sobie poprzez łapanie światła przez otwarte okno. Po drugie, Dzieło to zaskoczyło nas niedawno na wystawie, która miała miejsce w Dreźnie w 2021 roku, gdzie zaprezentowane były wyniki prac konserwatorskich właśnie w tej kompozycji. Konserwatorzy zdecydowali się na zdjęcie przemalowań, także ściana, która przez długi czas była zamalowana tak monochromatycznie czyli nic się na niej nie działo ściana za dziewczyną i został odsłoniony tam Obraz, a raczej przedstawienie obrazu, ukazujące kupidyna Putto trzymające kartę z sercem w dłoń. Po trzecie, dzieło to jest dla nas też ciekawe, ponieważ należało do kolekcji Augusta III, czyli króla polskiego, a jednocześnie elektora saskiego który nabył je w XVIII wieku i stąd też ono do tej pory znajduje się w tej kolekcji dresdańskiej. Oczywiście możemy pomarzyć, że gdyby historia jakoś inaczej się ułożyła, to może mielibyśmy to dzieło w kolekcji polskiej. By stało się inaczej. Wiem, że pewnie chcielibyście zanurkować od razu w tą kompozycję, która jest naprawdę przepiękna i niezwykła, ale korzystając z okazji, że właśnie wspomniałam Wam ten okres, kiedy dzieło zostało zakupione do kolekcji Augusta III. To chciałabym Wam też opowiedzieć o tym, jak postać samego Vermeera była postrzegana w XVIII wieku, a praktycznie nie była, ponieważ pamięć o nim zaginęła. Co jest dla nas może o tyle ciekawe dzisiaj, że no właśnie jest on kimś w rodzaju takiej super gwiazdy malarstwa holenderskiego XVII-wiecznego. Natomiast nie był on w ogóle rozpoznawalny w tamtym czasie kiedy został zakupiony do kolekcji Augusta III, a samo dzieło funkcjonowało jako dzieło Rembrandta. I jest możliwe, że to właśnie w tym czasie, kiedy dzieło trafiło do kolekcji dresdańskiej, został zamalowany ten fragment z kupidynem, tak ażeby wytworzyć taką kompozycję, wytworzyć takie wrażenie właśnie bliższe dziełom, Rembrandta, takie puste przestrzenie, gdzie nie ma tych dodatkowych elementów, które jeszcze jakoś by wprowadzały dodatkowe znaczenia w samą kompozycję. Co ciekawe, dzieło było później interpretowane różnie, kiedy było w kolekcji dresdańskiej, było przypisywane raz autorowi ze szkoły Rembrandta, raz Howardowi Flinkowi, który był um, uczniem Rembrandta. Ono też funkcjonowało jako dzieło Petera de Hocha, artysty tworzącego podobne sceny jak Vermeer, takie we wnętrzach domowych, z kobietami zajętymi codziennymi czynnościami, również w takich wyciszonych kameralnych przestrzeniach. Ale dopiero w połowie XIX wieku, dzięki oku i takiej ekspertyzie pewnego ważnego dla Vermeera Francuza. Dzieło to zostało z całą pewnością przypisane właśnie artyście z Delftu. Owym specjalistą był Étienne-Joseph Théophile Thore, znany również jako William Bürger albo skrótowo Thore Bürger. Był to francuski krytyk i historyk sztuki, także kolekcjoner, publicysta i działacz społeczny, który poprzez to, że brał udział w rewolucji 1848 roku, został skazany na wygnanie z Francji i właśnie do, do lat 60. XIX wieku podróżował po Europie, a jednocześnie jest on uważany coś jakby na kształt odkrywcy twórczości Vermeera, ponieważ właśnie w trakcie tych swoich wędrówek po Europie, trochę wymuszonych politycznie, odkrył artystę, którego styl zaczął rozpoznawać w różnych dziełach, które znajdowały się właśnie w różnych muzeach w Europie. I to też sprawiło, że zaczął to jakby zbierać, nazywał w ogóle tego artystę Sfinksem z Delft, i tu właśnie um, Jan Wermer stanowił dla niego taką zagadkę, takie wyzwanie. I y, Tore Burger zaczął tworzyć taki katalog właśnie jego dzieł, takie zestawienie. I to dzieło, które jest obecnie w Dreźnie przez Tore Burgera, zostało jakby jednoznacznie określone jako dzieło namalowane przez. Vermeera z Delftu. No dobrze, wiemy już, że Wermer w XIX wieku został odkryty, w XVIII był zapomniany, natomiast w wieku XVII, kiedy mieszkał w mieście Delft, to miasto, które jest pomiędzy Hagą a Rotterdamem, był artystą raczej rozpoznawanym, chociaż bardziej lokalnie, no i oczywiście... Nie miał takiej sławy jak chociażby Rembrandt, który był od niego sporo starszy. Obecnie zakłada się, że istnieje 36-37 dzieł, które wiązane są z tym artystą. Jedne bardziej, drugie mniej pewnie. Natomiast ta dziewczyna w oknie, ta dziewczyna czytająca list w oknie, jest. Przepiękną kompozycją nie tylko ze względu na to, co widzimy, jakie wrażenie w nas wywołuje, ale także ze względu na to, że możemy trochę podpatrzeć sposób myślenia Wermera jako artysty, jako malarza. Zajrzyjmy może teraz do tego pokoju, w którym ona się znajduje. Trudno powiedzieć, jak duże jest to pomieszczenie. Nie możemy się za bardzo w nim rozejrzeć, ponieważ z jednej strony ogranicza nas taka zielona zasłonka, i jak się przyjrzycie, ta zasłonka nie wisi w pokoju. To jest zasłonka, która jest takim złudzeniem optycznym, taką iluzją, którą sam artysta tutaj wprowadza. Taki zabieg nazywa się tromple, i to jest no właśnie nic innego jak złudzenie oka ponieważ ona imituje prawdziwą zasłonkę, która mogłaby wisieć na obrazie. Ponieważ obrazy w domach holenderskich często właśnie były wieszone za taką zasłonką. Miała ona je chronić przed kurzem, może przed światłem. Generalnie sprawiała, że tego obrazu nie oglądało się każdorazowo, tylko właśnie trzeba było sobie taką zasłonkę odsłonić. I tutaj ona jest odsłonięta, chociaż tak... Nie w całości, co sprawia, że możemy poczuć się jako tacy zaprogramowani widzowie, którzy właśnie sobie odsłonęli tą zasłonkę i zaglądają w świat, który jest stworzony przez fermera. Ale zobaczcie, nie możemy za bardzo wejść w tą przestrzeń, ponieważ artysta ustawił na pierwszym planie zapewne stół przykryty takim dywanem orientalnym. On jest jeszcze taki, Ułożony, jakby zwinięty, i na nim leży talerz. A na tym talerzu, coś na kształt martwej natury z owoców, czyli taka kompozycja z różnych owoców, które są tutaj ukazane. I tutaj kolejna ciekawostka, ponieważ Delft, jak możecie już to wiedzieć, z odcinka poświęconego widokowi Delftu, który nagrałam poprzednim sezonie Delft do tej pory znana jest jako centrum wyrobu delftów, czyli takich porcelanowych, ceramicznych przedmiotów, różnych y, naczyń, ale też i figurek, które mają taką białą polewę, czyli są białe i y, na nich są wzory w takim błękitnym, kobaltowym kolorze i to jest jedno ze źródeł też bogactwa tego miasta i powodów niewątpliwie do dumy Vermeer całe swoje życie, przynajmniej to, które mamy udokumentowane, był mieszkańcem Delftu, więc możemy tutaj przyjąć, że ten talerz jest też taką po prostu dumą lokalną, albo po prostu wyrobem, który miał pod ręką po prostu w tym mieście. Jak najbardziej one były dostępne. Więc mamy na pierwszym planie taką barierę, która sprawia, że możemy stać w tym miejscu, w którym jesteśmy i podglądać, niejako, tą młodą dziewczynę. Zobaczcie, że ona jest bardzo ładnie, tak dokładnie ubrana to znaczy ma piękną tą suknię, spod której wystaje taka biała koszula. Włosy ma też ułożone bardzo starannie, czyli to jest na pewno dziewczyna z bogatej rodziny, która została przygotowana już przez swoją służącą, która jej pewnie pomagała właśnie w porannej toalecie, też w ułożeniu takim bardzo precyzyjnym włosów. I ona tutaj jest pokazana twarzą zwrócona ku oknu. Prawdopodobnie sama otworzyła tą okiennicę, a żeby móc przeczytać list, który trzyma w dłoniach, zobaczcie, że już jest w końcówce tej karty, którą trzyma w ręku i rzeczywiście pochłania wzrokiem te linijki. I teraz tutaj mamy kilka takich elementów, które mogą poprowadzić naszą myśl w różne strony. Po pierwsze, jesteśmy w XVII wieku. To jest młoda dziewczyna, która czyta. I Niderlandy w tamtym czasie, zarówno w XVI, jak i w XVII wieku, były wyjątkiem na mapie europejskiej pod względem czytelnictwa, y, tej nauki czytania i pisania wśród wszystkich swoich mieszkańców, bez podziału na płeć. Uczyły się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. I tutaj dzięki temu też możliwa była ta wymiana korespondencji. Właśnie, nie tylko pomiędzy mężczyznami zaprzyjaźnionymi, czy też w interesach prowadzącymi korespondencję, ale również, czy to przyjacielska, czy może, tak jak w tym wypadku, zapewne korespondencja miłosna. Bo teraz idziemy do tego obrazu, który, jak Wam wspominałam, na początku wyłonił się ponownie w 2017 roku po tej przeprowadzonej konserwacji. Ponieważ tutaj mamy postać takiego chłopca uskrzydlonego, i co prawda my nie widzimy co on trzyma w tej dłonie, ja wam powiedziałam, że on trzyma kartę, ale to dlatego, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ten obraz pojawia się w kompozycji Vermeera. Znane są co najmniej dwa inne dzieła, w których możemy zobaczyć w pełnej okazałości to dzieło chociaż troszeczkę zmienione względem tego, co my widzimy tutaj w tej kompozycji dresdeńskiej. Jedno to młoda dziewczyna stojąca przy Wirginale. Wirginał to jest taki rodzaj fortepianu, rodzaj pianina, który często odnajdujemy na obrazach XVII-wiecznych mistrzów. I To dzieło jest w National Gallery w Londynie. Natomiast drugie dzieło, na którym możemy też dostrzec ten obraz, chociaż trochę mniej wyraźne, to lekcja muzyki znajdująca się we Freak Collection w Nowym Jorku. Vermeer dość chętnie korzystał z dzieł współczesnych mu artystów, które to uwzględniał w swoich kompozycjach, więc to nie jest jedyny taki moment. I badacze zakładają, że w tym celu wykorzystywał obrazy, które były w jego własnej kolekcji, Tudzież w kolekcji jego teściowej, która była dosyć majętną osobą. I chociaż nie wiemy dokładnie, kto jest autorem właśnie tego Kupidyna, ale badacze tutaj przyjmują, że ze względu na cechy stylowe należałoby wskazywać na Cezara van Evertingen, właśnie takiego artysta italianizującego, który tworzył tego typu kompozycje. No dobrze, ale czemu właściwie, możecie zapytać, artysta w ogóle zdecydował się na umieszczenie tutaj tego obrazu, bo przecież jesteśmy. Już przyzwyczajeni też do tego, że to dzieło mogłoby świetnie funkcjonować bez tego dodatku, co też było często analizowane właśnie przez różnych badaczy interpretujących wymowę tego obrazu przed 2017 rokiem. Ja sama muszę Wam przyznać, że trochę mi zajęło, zanim przyzwyczaiłam się do takiej nowej, trochę rozgadanej kompozycji, bo bardzo podobała mi się ta cisza, kameralność wnętrza z tą pustą ścianą, która była za ową dziewczyną. Jednak artysta zdecydował się na wprowadzenie tego kupidyna, chociaż tutaj też ciężko powiedzieć, czy to akurat kupidyn, czyli Bożek Miłości. Bóstwo miłości z mitologii antycznej, czy tu chodziło o niego, czy może chodziło o jakiś emblemat, jakąś alegorię, która jeszcze była bardziej rozbudowanym odniesieniem w ogóle do różnych cierpień miłosnych, tudzież do miłości prawdziwej, bo to, co zwraca uwagę, to to, że u stóp tego chłopca widzimy porzuconą maskę. No, i maska jest interpretowana tak samo jak i dzisiaj myślimy o maskach, czyli jako pewna nieszczerość, jako udawanie, czy to jakieś emocji, czy to właśnie jakiegoś przekazu. Tutaj ona jest u stóp jego, co wskazywałoby na szczerość uczuć, na to, że te maski właśnie tutaj opadły. I może właśnie artysta umieszcza to, żeby pokazać nam, że ten list. Tak dokładnie studiowany przez tą dziewczynę, jest jej rozmową z nieobecnym, ukochanym. I że jest to miłość szczera, jest to miłość prawdziwa. Tutaj też możemy odnieść się do tych pozostałych dwóch obrazów, w których, jak wspomniałam, artysta też wprowadził ten sam e, odnośnik, ten sam symbol. I jeden to jest ta kobieta przy wirginale grająca samotnie, ale może właśnie przeżywająca jakieś emocje miłosne, ponieważ muzyka bardzo często towarzyszyła właśnie opowieści o miłości, mogła być to miłość no, różna, to znaczy mogła być szczęśliwa, nieszczęśliwa, mogłoby być to po prostu uwodzenie. Jak pewnie mamy do czynienia w tej lekcji muzyki, gdzie widzimy, że to jest taka scena, gdzie przy stole siedzi młoda dziewczyna, z jakimś zapisem nutowym, nad nią pochyla się mężczyzna, być może właśnie pragnący włączyć ją w taki duet. No i z jednej strony mamy duet muzyczny, ale to też może być przez ówczesnych rozumiane jako duet miłosny. Różnie tutaj ta scena może być interpretowana co do szczerości jego intencji. Niemniej ten obraz służy do włączenia w, w kompozycję tego mm, kontekstu właśnie miłosnego. No i wracamy do naszej dziewczyny w pustym pokoju. Tutaj też to okno, które jest no, niewątpliwie częścią kompozycji, bardzo mm, ważną. Bywało różnie interpretowane. Z jednej strony jest to okazja dla Vermeera, by wpuścić trochę światła do tego pomieszczenia. Światło w obrazach Vermeera jest niezwykle ważnym elementem kompozycji. Ono samo w sobie jest dla niego wyzwaniem, i tutaj, przez badaczy, będziemy sobie też przy innych obrazach śledzić to, jak Vermeer. Podąża za światłem, jak wykorzystuje te efekty, które światło mu oferuje jako malarzowi. A z drugiej strony, otwarte okno to jest okno na świat ten świat, w którym gdzieś tam jest ten ukochany, który komunikuje się z tą dziewczyną. Przyjrzyjcie się jednak bardzo uważnie odbiciu, które jest w szybach owego okna. Ponieważ zobaczycie tam oczywiście twarz dziewczyny, ale jeżeli porównacie strój, który się odbija, z tym, który ona rzeczywiście nosi, to zauważycie różnicę. W odbiciu ma taki jakby głębszy dekolt, ta koszula jest bardziej widoczna, natomiast na obrazie ona ma dosyć tak wysoko zabudowany ten, tą górną część stroju. I koszula spodnia, ona tylko trochę wystaje. I teraz, kiedy zbadano te, ten obraz, w, zwłaszcza w rentgenie, bo tutaj ten obraz, jaki myślę, większość teraz tych obrazów Vermeera, które są na wystawie w Rijksmuseum, były przebadane właśnie pod różnymi kątami. Badacze zaobserwowali, że artysta eksperymentował z ustawieniem tej dziewczyny. Dzisiaj widzimy ją w pełnym profilu. Natomiast widoczne właśnie w tych badaniach warstwy malarskie, których my już nie widzimy, sugerują, że najpierw ukazał ją troszeczkę zwróconą bardziej tyłem do nas, w związku z czym też bardziej frontalnie odbijającą się w tej szybie okna. I nie wiadomo, co kierowało artystom. Przy pozostawieniu tego odbicia w oknie, w tej szybie okna, bardziej mm, prawdziwym wobec tego jego pierwszego, pierwotnego zamysłu jej ustawienia, no, minimalnie bardziej plecami do nas, podczas gdy jednak zdecydował się na ukazanie jej z profilu i też mm, tej karty bardziej no, właśnie w, w innym ustawieniu, bo prawdopodobnie tutaj to jest ten najważniejszy punkt dla samego Wermera kompozycji, dlatego tak bardzo ją prze, przepracowywał czy też zmieniał. Jednak powody, które nim kierowały przy ostatecznych decyzjach budowania kompozycji, pozostają dla nas zagadką, tak jak zagadką pozostanie treściowego listu. Czy też nastrój, tak do końca nastrój, w jaki wprawia on dziewczyna, ponieważ niewątpliwie jest ona niezwykle skupiona na tym, co tam czyta. Ale my w sumie nie wiemy, czy są to dobre, szczęśliwe wieści, czy będzie to miało może jakieś smutne zakończenie, ponieważ no, jak to w różnych wiekach bywało, te relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami. Różnie się kończyły. Wiadomo, że jedynym usankcjonowanym tutaj takim zwieńczeniem takiego mm, związku, no to oczywiście był związek małżeński i dalej prowadzenie rodziny. Natomiast te decyzje, chociaż tutaj Holandia była dosyć taka progresywna i rzeczywiście małżonkowie mogli dobierać się w pary wedle no, takiej własnej potrzeby, wedle emocji, ale wciąż przecież był to związek rodzin. Te małżeństwa nie miały miejsca pomiędzy czy to grupami społecznymi, ale też i majątkowymi. A tutaj nie mamy tej historii opowiedzianej do końca w tym kontekście. Myślę jednak, że jest to jedna z największych mocy, czy też największych talentów Wermera jako artysty. Kiedy porównamy jego kompozycje z pracami współczesnych mu artystów tworzących podobne tematy, i te tematy my dzisiaj nazywamy rodzajowymi, ale wówczas to były określane jako tematy współczesne, takie modern, czyli no to. Co było udziałem ówczesnych ludzi, i one mogły mieć naprawdę różnorodną redakcję. To mogły być prace Petera de Hocha, i tutaj mamy kobiety zajęte domowymi różnymi zajęciami, często otoczone dziećmi, i w takich pomieszczeniach, które możemy oglądać to w takich perspektywicznych planach, otwierających się przed nami. Albo Gerard Terborg. Gdzie z kolei bardzo ciężko jest zrozumieć, jak wygląda przestrzeń, bo artysta decyduje się na oświetlenie jedynie postaci, które są częścią jego opowieści. Są w kompozycji. Tutaj Terborch jako ten twórca takich satynowych, niezwykłych tkanin, jednak to one kradną bardzo często show, a nie ma tej. Ponadczasowości, jakiegoś takiego trwania poza czasem, w jakiejś emocji, w jakimś nastroju, które są właśnie znakiem rozpoznawczym wermera. I to niezależnie, czy patrzymy, tak jak tutaj, na bogatą, młodą dziewczynę, która w zasadzie nie ma żadnych trosk, tak by się nam wydawało, też nie musi podejmować żadnych ciężkich prac fizycznych. Bo jeśli przypomnicie sobie kolejne dzieło, które jest, no, takim szedewrem czyli najbardziej rozpoznawalnym dziełem Vermeera czyli mleczarka z Rijksmuseum to tam patrzymy na osobę która jest dużo niżej na drabinie społecznej to jest osoba pracująca w kuchni która właśnie przygotowuje jakąś potrawę która przelewa z do misy mleko ale również ona jest ukazana w takim Trwaniu właśnie poza czasem. Ona jest na swój sposób monumentalna, i nie ma tam ani cienia satyry czy ironii, a właśnie w takim kontekście często byłyby ukazywane też służące w malarstwie XVII-wiecznym. Czyli albo były w trakcie pomagania, w trakcie wykonywania pracy, do której były zatrudnione. A jeżeli. Były w jakimś innym kontekście, to on często był taki podszyty ironią, czy wręcz jakimś takim moralizatorskim wskazaniem, jak nie należy się zachowywać. Ale taka, nazwijmy to wręcz wulgarna moralizacja w ogóle nie pojawia się w kompozycjach Vermeera. I chociaż nie są one wolne od przekazywania różnych ważnych myśli czy pojęć ale to będziemy sobie oglądać w tym naszym cyklu w lutym. Więc zapraszam Was do odsłuchania następnego odcinka, który będzie w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia!